Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować aromatyczne ciasto z żurawiną i skórką pomarańczową. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ciasta potrzebujemy jedną szklankę lub kubek świeżej żurawiny, 250 g przesianej mąki pszennej, 2 jajka, pół szklanki cukru, 250 ml maślanki w temperaturze pokojowej, 80 ml oleju, skórka otarta z dwóch pomarańczy, łyżeczka proszku do pieczenia, 100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej, najlepiej domowej. Najpierw bierzemy deskę i żurawinę. Żurawinę musimy pokroić na połówki. Pokrojoną żurawinę odkładamy na filtr na bok. Teraz bierzemy większą miskę, do której wsypujemy cukier, wlewamy maślankę, wbijamy jajka, i wlewamy olej. Całość mieszamy. Następnie wsypujemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i ponownie mieszamy. Ciasto mieszamy do momentu połączenia się wszystkich składników. Nie mogą nam zostać żadne grudki mąki lub proszku do pieczenia. Następnie wsypujemy świeżą skórkę pomarańczową, połowę kandyzowanej skórki pomarańczowej, drugą połowę zostawiamy do ozdobienia ciasta oraz żurawinę. I ponownie mieszamy. Na chwilkę ciasto odkładamy. Bierzemy okrągłą formę o średnicy 18 cm wyłożoną papierem do pieczenia. A następnie wlewamy do tortownicy ciasto. Ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 170 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, i pieczemy od 50 do 60 minut. Musimy sprawdzać patyczkiem. Jeśli patyczek jest suchy, to znaczy, że ciasto już jest gotowe. Ciasto jest gotowe. Teraz musimy pozostawić go do ostygnięcia, a następnie przygotujemy lukier. Do przygotowania lukru potrzebujemy pół szklanki cukru pudru oraz dwie łyżki soku z cytryny. Teraz nakładamy lukier na ciasto. Jeśli lukier będzie za gęsty, możecie dodać trochę soku z cytryny.